Gdy na początku miesiąca rozpoczęły się prace nad budową szpitala na międzynarodowych targach poznańskich, plany zakładały, że pomieści on blisko 600 pacjentów z koronawirusem. Teraz okazuje się, że będzie o połowę większy. W sumie licząc jakby pierwszy szpital i to, co aktualnie jest przygotowywane, moglibyśmy osiągnąć bazę 900 łóżek w ramach szpitali tymczasowych na międzynarodowych targach poznańskich. W budowę szpitali polowych w całym kraju zaangażowały się bowiem spółki Skarbu Państwa. Za 300 dodatkowych miejsc w Poznaniu zapłaci PKO BP. Państwowe przedsiębiorstwo zdążyło zresztą już zebrać pochwały od swojego zwierzchnika Jacka Sasina. W tym trudnym okresie zdrowie i bezpieczeństwo Polaków są najważniejsze. Spółki Skarbu Państwa zdają kolejny egzamin. Pokazują, że społeczna odpowiedzialność biznesu to część ich DNA. Z polecenia rządu 9 spółek Skarbu Państwa zbuduje łącznie 16 szpitali tymczasowych w 7 województwach. Jak sprawdzi się takie rozwiązanie, wciąż nie wiadomo, bo na razie na przykład do szpitala na Stadionie Narodowym kierowani są wyłącznie najlżej chorzy pacjenci. O tym, że takie rozwiązanie zadziała, przekonuje premier podczas licznych wizyt na placach budowy. Tu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tutaj w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Tworzenie dodatkowych łóżek ma się rozpocząć na dniach. Bardziej zaawansowane są prace przy pierwszej części szpitala. W ciągu kilku dni nastąpi coś na kształt takiego już treningu, by ten szpital mógł rozpocząć swoją aktywność już pod koniec miesiąca. I wszystko idzie zgodnie z planem. Władze Poznania przekonują jednak, że choć prace postępują w dobrym tempie, to nie łóżka są w szpitalu najbardziej potrzebne. Na dzisiaj najtrudniejszym elementem do rozwiązania jest kwestia kadry i to jest zadanie, które w tej chwili spoczywa na barkach wojewody i pana rektora Tykarskiego, który się w to zaangażował. Poszukiwania medyków do pracy na targach nadal trwają. Po powiększeniu szpitala potrzeby będą jeszcze większe. Pójdziemy prawdopodobnie tym samym torem, który się sprawdził. Po powiększeniu szpitala na MTP wszystkimi łóżkami będzie zarządzać szpital imienia Strusia przy Szwajcarskiej. Rekrutacja personelu do obsługi 900 covidowych łóżek także będzie prowadzona łącznie. Trwa rekrutacja na stronie szpitaltargi.pl. Zgłosiło się blisko 900 osób reprezentujących różne zawody medyczne oczywiście. Około 50 lekarzy, także spora grupa studentów. Choć szpital ma ruszyć pod koniec miesiąca, pierwsze jego oddziały mają zostać zaprezentowane już w przyszłym tygodniu. Za kilka dni zakończyć ma się także montaż kilkudziesięciotonowych butli z tlenem krytycznych dla funkcjonowania szpitala. Piotr Kotwicki, Puls Dnia.